Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Mam tutaj dzisiaj przygotowane 2,5 kilo przewodów w otulinie 7 mm grubości. Znajdę zaraz odcinek taki metrowy. Przepuszczę go przez korowarkę. Wcześniej go zważymy oczywiście. Później złożymy go po kurowaniu. A na sam koniec przepuszczę 2,5 kilo tych przewodów. I też sprawdzimy, ile wyszło miedzi i ile wyszło odpadów. Włączamy wagę. I jest dokładnie 2552. Już nie chciałem tam kilku centymetrów odcinać. A więc lecimy. Waga znika i lecimy dalej. Dobra, znalazłem sobie metrowy odcinek. 168 gram. 168 gram. I za chwilę zobaczymy, ile z takiego metra nam zostanie urobku, a ile otuliny. No i dobra, bierzemy się za robotę. Korowarka się sprawdziła ładnie. Jak na złość, jak na złość. No i tu już mamy towar, a tu mamy otulinę. Waga z powrotem na stół i sprawdzamy. Na starcie 168 gram, przypominam, było. Wydaje mi się jakoś, że tego odpadu będzie trochę mało. No i waga już wróciła. Patrzymy, ile. 128. No to tam musi być 40 gram. No i jest równe 40 gram. A więc taki dosyć bogaty ten kabelek. To ja lecę z resztą.
Dobra, kable przerobione, takie już postaci. Teraz trzeba powyciągać tylko z nich miedź. Korowarka ta chińska spisuje się naprawdę rewelacyjnie. Wiem, wiem, zrobię testy z cienkich kabelków, spokojnie. Dzisiaj musiałem to przerobić, bo to pilniejsza sprawa. Ja wyciągam z izolacji. No i co? I zaraz ląduję tutaj. Waga i sprawdzamy wszystko. Ja już skończyłem. Powiem wam, że bardzo ciekawie to wygląda. Sporo tej miedzi. No tu lin też trochę, ale nie są takie aż bardzo ciężkie. Dobra. Nie przedłużamy. Zwijamy to stąd. Wyciągamy wagę. Robimy ważenie. Kończymy odcinek i tyle. Cykamy wagę. Miedź błyszcząca, policzymy ją jako błyszczącą, 37,60 w tej chwili. 37,60. $72,57 taki by był zarobek, a ogólnie interesuje mnie w tej chwili to 1930 gram, a więc 570 gram odpadu. I zaraz to sprawdzimy, czy faktycznie tyle było tego odpadu. Tylko czy to się będzie chciało tutaj trzymać? No jest 566. A więc leżą na bokach, na pewno jest tyle, a więc jest mega wynik. Wydaje mi się, że naprawdę fajny towar. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Cześć.